Następny wykład poprowadzi pan dr Mariusz Stawowski. Zajmuje on się przede wszystkim bezpieczeństwem branży IT. Obecnie jest pracownikiem, obecnie kieruje działem usług profesjonalnych w firmie Kliko, gdzie odpowiada m.in. za projekty i audyty bezpieczeństwa. Wykład, jak widać, będzie dotyczył różnych technologii zabezpieczeń. Zostaną omówione najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu różnych zabezpieczeń, to z czego one wynikają, jak się przed nimi zabezpieczyć oraz zostaną też przedstawione podstawowe technologie. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Tematyka efektywności działania zabezpieczeń jest takim dosyć rzadko podejmowanym zakresem zagadnień czy tematem ogólnie, głównie z uwagi na to, że dużo ładniej i dużo przyjemniej mówi się o funkcjonalności zabezpieczeń, dużo ładniej mówi się o tych pozytywnych aspektach, a rzadko podchodzi się do tematu, w którym miejscu zabezpieczenia zawiodły. Ja postaram się, patrząc na pewne doświadczenia z rzeczywistych audytów bezpieczeństwa, w których miałem przyjemność uczestniczyć, powiedzieć kilka słów na temat, jak te zabezpieczenia, o których Państwo czytacie, czy dowiadujemy się z różnego rodzaju konferencji, ze stron internetowych, w jaki sposób te zabezpieczenia odnoszą się do realiów, czyli to, co na przykład Państwo czytacie w materiałach na temat jakiegoś rozwiązania, jak w rzeczywistości przekłada się to na realną skuteczność. Pozwolę sobie tutaj oczywiście w sposób całkowicie anonimowy odnieść się do rzeczywistych testów penetracyjnych, które były wykonywane w polskich przedsiębiorstwach, gdzie pewne zabezpieczenia oczywiście istniały, te zabezpieczenia były poddawane odpowiednim testom mającym na celu zweryfikować, na ile w rzeczywistości są efektywne, skuteczne i w których punktach te zabezpieczenia, w jakim zakresie okazały się nieskuteczne. Żeby to całe moje tutaj wystąpienie było dla Państwa zrozumiałe, dla wszystkich, no bo zdaję sobie sprawę, że pewnie nie wszyscy specjalizują się w technologiach zabezpieczeń, zacznę od krótkiego wprowadzenia, gdzie dosłownie na kilku slajdach wyjaśnię Państwu, co kryje się pod takimi pojęciami jak firewall, IP, IPS, VPN, content security, tak żeby tutaj później posługując się tymi pojęciami, żeby dla wszystkich Państwa to było zrozumiałe. I później przejdziemy sobie przez takie zagadnienia jak ochrona serwerów i ochrona stacji roboczych, czyli to, co w rzeczywistości jest realizowane w różnego rodzaju projektach zabezpieczeń. Osoby, które zajmują się zabezpieczeniami, mogą z pełnym przekonaniem przyjąć od razu takie założenie, że błędy bezpieczeństwa, określane tak bardzo delikatnie podatnościami, występują w systemach informatycznych i będą występować i nie da się usunąć wszystkich błędów bezpieczeństwa, dlatego że pojawiają się nowe wersje oprogramowania, i to na poziomie systemu operacyjnego, jakieś dodatkowe komponenty do systemu operacyjnego, dodatkowe funkcje. Pojawia się nowe oprogramowanie, producenci prześcigają się w dostarczaniu nowych wersji, głównie koncentrują się na funkcjonalności, a kwestie bezpieczeństwa zwykle gdzieś tam odsuwane są na dalszy plan. No i teraz, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że system informatyczny, na przykład instytucji finansowej, który jest podłączony do internetu, a w tej chwili praktycznie wszystkie instytucje są podłączone do internetu, żeby nie stał się systemem otwartym, czyli każdy mógł sobie do takiego systemu się dostawać, przeglądać te informacje, odczytywać, wykonywać transakcje w imieniu na przykład innego użytkownika, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić, no to buduje się zabezpieczenia sieciowe. Buduje się, to znaczy najpierw projektuje, potem implementuje, testuje, wdraża, oddaje do eksploatacji, modernizuje i tak dalej. Czyli takie zabezpieczenia jak firewall, jak VPN, IPS i inne kategorie zabezpieczeń mają za zadanie przeciwdziałać takiej sytuacji, że ktoś wykorzysta błędy w systemie operacyjnym bądź w jakimś innym oprogramowaniu do tego, żeby doprowadzić do tak zwanego naruszenia bezpieczeństwa, czyli przejęcia kontroli na przykład nad danymi użytkownika, usługami użytkownika i tak dalej.
No, okazuje się, że mimo tego, że bardzo wiele firm posiada dużo różnych kategorii zabezpieczeń, często na te zabezpieczenia zostały wydane pokaźne sumy finansowe, no to naruszenia bezpieczeństwa występują i no, nawet w bardzo poważnych instytucjach finansowych, wykonując testy penetracyjne, okazuje się, że niekiedy w sposób trywialny udaje się włamać na przykład do sieci wewnętrznej bądź do na przykład portali biznesowych i uzyskać nieupoważniony dostęp do znajdujących się tam danych z możliwością wykonywania różnego rodzaju operacji. Jeszcze większą plagą ostatnich 2 lat są włamania do kont banków internetowych. No, na ten temat Państwo możecie sobie poczytać w prasie i polskiej, i zagranicznej. Afery słupowe są chyba wszystkim Państwu znane. No tak naprawdę świat przestępczy ukierunkował się na przestępczość komputerową, dlatego że jeżeli kilkadziesiąt lat temu, żeby można było włamać się do banku, no to trzeba było z jakąś bronią albo, nie wiem, jakimś podkopem udać się do budynku banku, no i tam przejąć znajdujące się tam fundusze. No, na różnego rodzaju filmach widzimy i fikcyjne, i oparte na faktach sytuacje, kiedy tam gangsterzy wpadają z pistoletami, obezwładniają obsługę banku, wyciągają pieniążki i tak dalej. No to patrząc na realia dnia dzisiejszego, kiedy pieniądze leżą w sieci, no to można łatwo się domyśleć, że taki napad na bank odbywa się w tym momencie za pomocą technik informatycznych. I patrząc na rozwój tego rynku, no to szacuje się, że przestępczość komputerowa, zyski z przestępczości komputerowej sięgają dużo ponad $1 miliard rocznie, więc są to pokaźne sumy. Takie zagrożenia jak robaki internetowe, bootkity bardzo, bardzo popularne w ostatnim czasie, czyli taki robak internetowy, który oszukuje system zabezpieczeń, no stały się faktem, krążą sobie po internecie i żeby im przeciwdziałać, no trzeba odpowiednio do tego się przygotować. Zacznijmy od pojęć podstawowych. Co to jest firewall? Firewall to jest takie urządzenie, które podłącza się do sieci i ma za zadanie kontrolować komunikację pomiędzy różnymi obszarami tej sieci, w najprostszym przypadku pomiędzy internetem i światem wewnętrznym. Z punktu widzenia administratora taki firewall wygląda tak, jak tutaj Państwo macie przedstawione na ekranie. Są tak zwane reguły. W takiej regule są pola source, destination, service, action, które mówią, że na przykład taka i taka komunikacja od takiego komputera do takiego komputera za pomocą odpowiednich protokołów jest dozwolona albo niedozwolona. A jak dozwolona, to jeszcze można wymusić, żeby została zaszyfrowana. Najczęściej firewalle są dostępne razem z VPN-ami. VPN, czyli Virtual Private Network, to jest po prostu szyfrowanie komunikacji przesyłanej przez internet. Tak w najprostszy sposób można tą technologię nazwać. I teraz o tym firewallu, o którym w tym momencie mówię, to jest tak zwany firewall sieciowy, działający w oparciu o taką technologię od bardzo, bardzo dawna znaną, Stateful Inspection. Podkreślam to dlatego, że na rynku są dostępne również inne firewalle, o których tu będziemy mówili, takie jak Web Application Firewall i Next Generation Firewall. To są zupełnie inne kategorie zabezpieczeń stosowane w różnych innych projektach ukierunkowanych na ochronę przed określonymi zagrożeniami. I teraz oprócz firewalla i VPN-a do bardzo podstawowych kategorii zabezpieczeń należy również IPS, czyli Intrusion Prevention System. To jest też urządzenie zabezpieczeń działające bardzo podobnie jak firewall, z tym, że wykonuje troszeczkę inne zadanie. Kontroluje komunikację sieciową i ma za zadanie wykrywać złośliwy kod, na przykład ataki exploit, przesyłane w pakietach w sieci i blokować te pakiety tak, żeby pakiety nie wydostały się z urządzenia zabezpieczeń. W polityce zabezpieczeń IPS-a, tak jak Państwo tutaj widzicie, określa się, jaki ruch sieciowy chcemy kontrolować oraz jakie ataki chcemy wykrywać i jaka ma być podejmowana akcja. Najczęściej tą akcją jest zablokowanie. Czyli wiemy już, co to jest firewall sieciowy, co to jest VPN i co to jest IPS. Są jeszcze na rynku dostępne IDS-y. Na tym slajdzie macie Państwo przedstawioną taką zasadniczą różnicę pomiędzy IPS-em i IDS-em.
Tutaj przepraszam Państwa, którzy specjalizują się albo zajmują się zabezpieczeniami za te totalne podstawy, ale chciałbym być pewny, że dalsze zagadnienia będą dla wszystkich z Państwa zrozumiałe, dlatego pozwalam sobie na takie wprowadzenie tutaj tych podstawowych pojęć. IDS różni się od IPS-a tym, że nie działa w trybie inline, czyli ruch sieciowy nie przechodzi przez urządzenie IDS, tylko działa na zasadzie nasłuchu. Jeżeli widzi na przykład jakieś złośliwe połączenie, atak, to informuje administratora, że taka i taka sytuacja wystąpiła, ale możliwości ochrony tego rozwiązania są praktycznie zerowe. Oprócz firewalli sieciowych, VPN-ów, IDS-ów, IPS-ów są jeszcze inne rozwiązania. Jest bardzo bogata grupa zabezpieczeń określana jako anti-malware albo po prostu content security. I tutaj w tej grupie znajdują się systemy antywirusowe, systemy antyspamowe i systemy filtracji URL-owej. Systemy filtracji URL-owej to jest taki strażnik, który patrzy, czy pracownicy firmy są grzeczni. Czy korzystają z dozwolonych stron, a jak korzystają z niedozwolonych stron albo niebezpiecznych stron, to taki dostęp jest blokowany. Bardzo popularna kategoria zabezpieczeń, która pojawiła się no już dobre kilka lat temu, to jest UTM, Unified Threat Management. No jak Państwo zobaczycie na różnego rodzaju magazyny komputerowe dotyczące bezpieczeństwa, to roi się tam od informacji na temat UTM. UTM to jest po prostu wszystko w jednym, czyli urządzenie zabezpieczeń, które realizuje w sobie wszystkie podstawowe funkcje zabezpieczeń sieciowych, czyli firewall, VPN, IPS, antywirus, antyspam i web filtering, plus niekiedy jakieś jeszcze dodatkowe funkcje. Oprócz tych podstawowych kategorii zabezpieczeń są jeszcze nowe kategorie, nowe rodzaje zabezpieczeń, które zostały opracowane po to, żeby przeciwdziałać nowym zagrożeniom. I o tych zabezpieczeniach głównie dzisiaj będziemy mówili. To są takie zabezpieczenia jak Web Application Firewall, jak Network Access Control, jak Data Leakage Prevention, jak Next Generation Firewall i tak dalej. Dlatego, że okazuje się, i to potwierdzają no, praktycznie wszystkie testy penetracyjne, które do tej pory robiliśmy, że przed specyficznymi zagrożeniami te podstawowe fundamenty bezpieczeństwa są nieskuteczne. No i trzeba po prostu stosować inne zabezpieczenia opracowane czy stworzone pod kątem przeciwdziałania nowym zagrożeniom. Dużo problemów bezpieczeństwa, czyli no mówiąc bezpośrednio, nazywając to po imieniu, dużo włamań do systemów informatycznych, jakie mało miejsce, ich przyczyną są błędy w projektach, czyli nieprzestrzeganie przede wszystkim zasad projektowania zabezpieczeń. Takich jak defense in depth, jak compartmentalization, adequate protection i tak dalej. Na temat zasad projektowania zabezpieczeń nie będę tutaj mówił w trakcie tego wykładu, dlatego że no, potrzebny byłby drugi wykład, a najlepiej jeszcze dwa dodatkowe wykłady, dlatego że jest to tematyka bardzo rozbudowana. I dla Państwa, którzy bylibyście zainteresowani, żeby bliżej się zaznajomić z tematyką właśnie projektowania zabezpieczeń sieciowych, polecam różną dostępną literaturę, gdzie te zasady są z przykładami najczęściej bardzo dokładnie opisane. A my zajmiemy się teraz już tym podstawowym tematem, czyli efektywnością działania zabezpieczeń i no wręcz wskazaniem, jak najprościej jest, no co tu dużo mówić, włamać się do typowego systemu informatycznego. Zacznijmy od technik rekonesansu. Jeżeli byście Państwo popatrzyli na typowy plan testów penetracyjnych, czyli jak zatrudniony audytor będzie próbował zweryfikować, czy zabezpieczenia systemu informatycznego są odpowiednio zaprojektowane, wdrożone, odpowiednio utrzymywane i tak dalej. No przede wszystkim zacznie od rekonesansu, czyli te rzeczy związane z symulacją włamań, z atakami destrukcyjnymi, ze sprawdzaniem, jak w rzeczywistości reagują zaimplementowane środki bezpieczeństwa, to wszystko to jest dopiero drugi etap. Zawsze w pierwszym etapie wykonuje się rekonesans. Tak samo jeżeli chodzi nawet o zwykłego robaka internetowego. Robak internetowy, żeby włamać się do kolejnego komputera, najpierw musi zweryfikować, znaleźć kolejny cel. I to, no, oczywiście są robaki internetowe, które na ślepo wykonują różnego rodzaju exploity, ale są robaki internetowe, jest ich coraz więcej, które działają w sposób taki, no, można powiedzieć, może nie inteligentny, bo to jest za mocne słowo, ale w sposób taki...